18 tysięcy widzów szczecińska pogoń czerwono-białe stroje podejmowała górników z Zabrza. Kibice liczyli na pokaz dobrego futbolu w wydaniu czołowych drużyn ekstraklasy i chyba się nie zawiedli. Szczególnie po szybkiej akcji gości w drugiej minucie, kiedy to precyzyjnie dośrodkował Bałuszyński, a Orzeszek strzelił nie do obrony. Był to zimny prysznic na rozentuzjazmowane trybuny i ostrzeżenie dla portowców, że Górnik Zabrze postawił sobie za cel przerwanie pasma sukcesów szczecińskiej jedenastki. Do przerwy przeważali portowcy, ale tuż po zmianie stron szybka kontra gości, kopia sytuacji z drugiej minuty meczu i ponownie Andrzej Orzeszek wpisuje się na listę strzelców. Piłkarzom Pogoni nie pozostało już nic innego, jak tylko przenieść się niemal całym zespołem pod bramkę bębna i w ogromnym tłoku, bo Górnik umiejętnie się bronił, szukać szansy na zmianę niekorzystnego rezultatu. W 79 minucie po rzucie rożnym w wykonaniu Mandrysza Robert Dymkowski zdobywa kontaktową bramkę. Pogoń zaatakowała z jeszcze większą determinacją i o mało co goście nie zdobyliby kolejnej bramki. W Szczecinie Pogoń Górnik po dobrym zaciętym pojedynku 1-2 i pierwsza porażka portowej jedenastki.